Siemandero wszystkim, kolejny dzień treningowy. Znajdujemy się dzisiaj na siłowni Hero Steam i mam zarąbistą okazję, żeby przetestować moje max. Fajna okazja z tego względu, że już za chwilę zaczynam roztrenowanie, czyli okres od miesiąca do maksymalnie 2 miesięcy jeszcze zobaczę, w którym nie będę trenował siłowo. Poza pompkami, które będę wykonywał codziennie i biegami, które będę wykonywał codziennie, ale to jest inna sprawa, bo to jest eksperyment, który przeprowadzam i wyniki tego eksperymentu swoją drogą poznacie w jednym z kolejnych odcinków. Eksperyment też potrwa około miesiąca. Ale nie o tym będziemy mówić dzisiaj. Dzisiaj będziemy mówić o tych maksach, które mam zamiar sprawdzić. A sprawdzę je dlatego, że chcę wam pokazać, jak na roztrenowanie, czyli na brak treningu przez jakiś dłuższy czas zareaguje mój organizm, czy też po prostu jak ogólnie reaguje ludzki organizm na coś takiego. Dlatego też od dzisiaj codziennie będę wykonywał maksy w innym boju, codziennie w innym, dlatego żeby te maksy były w 100% prawdziwe, żeby nie było oszukane tym, że zmęczyłem się poprzednim ćwiczeniem. I po zakończeniu roztrenowania znowu sprawdzę te maksy, żebyście zobaczyli, jak przez ten okres spadnie mi siła. I poza sprawdzeniem samej siły sprawdzimy też, jak zmieniła się moja sylwetka, dlatego pod koniec tego odcinka, po sprawdzeniu wszystkich maksów, nagram też swoją sylwetkę i później po roztrenowaniu również porównamy, jak ta sylwetka się zmieniła. Oczywiście przez cały okres roztrenowania nie będę trzymał diety, więc na pewno mogę się trochę zalać albo schudnąć, zobaczymy, bo nie chcę się w ogóle nastawiać. Ten okres roztrenowania dla mnie ma oznaczać totalny luz psychiczny. Zanim ja sprawdzę swoje maksy, chciałbym wam o czymś powiedzieć, ponieważ bardzo dużo osób zadaje mi pytanie, jak często może sprawdzać swoje maksy i czy w ogóle jest to potrzebne. Musicie wiedzieć, że sprawdzanie swoich maksów wiąże się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ podnoszenie tak dużego ciężaru bardzo obciąża nasz ośrodkowy układ nerwowy. A co za tym idzie, po sprawdzeniu naszych maksów potrzebujemy odpowiednio długiej przerwy, która zapewni nam właściwą regenerację. Z tego względu też, że tak bardzo nas to obciąża, nie powinniśmy robić tego zbyt często i powinniśmy się do tego odpowiednio przygotować. Służy nam do tego zabieg, jakim jest pikowanie formy i najczęściej robimy to na sam koniec programowania, przed planowanym deloadem lub roztrenowaniem. O pikowaniu formy mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, który pojawi wam się w tej chwili tutaj, a tymczasem odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jest to nam w ogóle potrzebne. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w okresie treningowym zazwyczaj pracujemy na przedziale od 75 do 95% naszego maksa. Gdybyśmy pracowali cały czas na naszych maksach, to nie dalibyśmy rady i bardzo szybko byśmy się przetrenowali i nie moglibyśmy trenować dalej. No właśnie, ale skoro wiemy już, że pracujemy na przedziałach procentowych naszego maksa, to musimy wiedzieć, jaki jest ten nasz maks. I oczywiście istnieją sposoby, które pozwalają określić ten maks bez bezpośredniego sprawdzenia go. I polegają one na przeliczeniu ilości powtórzeń wykonanych na danym ciężarze, ale moim zdaniem nic nie da nam tak konkretnej odpowiedzi, jak po prostu samo sprawdzenie maksa, ponieważ czasami może to się różnić o kilka kilogramów, a te kilka kilogramów na treningu później mogą dać bardzo duży rezultat. Kolejnym bardzo często zadawanym przez was pytaniem dotyczącym sprawdzania maksów jest to, jak rozgrzać się przed tymi maksami. I tutaj odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ powinniśmy rozgrzać się tak, jak przed każdym innym treningiem. To znaczy, po pierwsze, aktywujemy wszystkie mięśnie potrzebne nam do danego ćwiczenia. Po drugie, rozciągamy się tak, aby zwiększyć mobilność naszych stawów oraz zakres pracy naszych mięśni. Po trzecie, zaczynamy wykonywać nasze ćwiczenie od niskich ciężarów i stopniowo z każdą serią podnosimy ten ciężar o około 10%, aż dojdziemy do naszych maksów. Po czwarte, pamiętaj, aby pomiędzy seriami znalazła się odpowiednio długa przerwa, od 5 do 10 minut. Zaczynamy od podciągnięć, lecimy. No niestety, nie udało się pobić nieoficjalnego rekordu Polski, czyli 110 kg ustanowione przez Łukasza Milczuka kilka lat temu. No trudno, nie udało się teraz, spróbujemy po roztrenowaniu, jak wrócę do formy, ale i tak jestem mega zadowolony, bo udało mi się osiągnąć mój nowy personalny rekord. Poprzedni rekord wynosił 100 kg, aktualny 105 kg. Jestem z tego powodu naprawdę mega zadowolony, bo nie spodziewałem się tego totalnie. Przyjeżdżając tutaj dzisiaj na trening, byłem przekonany, że nie mam siły, że nie zrobiłem progresu żadnego. A tutaj niespodzianka, całkiem fajna niespodzianka, mamy nowy personalny rekord. Spróbujemy do tego wrócić po roztrenowaniu. Aż szkoda teraz robić to roztrenowanie i zmarnować to wszystko. No ale co, taki jest sport. A tymczasem lecimy dalej z tematem. Kolejny dzień sprawdzania maksów, dzisiaj lecimy dipy.
120 kg poszło bez jakiegoś większego problemu, dlatego nie będę chyba już się za bardzo męczył na 130 kg i od razu siadam na 140 kg. To będzie mój totalny rekord personalny, bo ostatni raz najwięcej podniosłem 130 kg, więc jeśli przeskoczę teraz na 140, to będę w szoku. Spróbuję, jak się nie uda, to nic nie stracę. Wiem, że moim maksem do tej pory było 130 kg i najwyżej sobie odpocznę chwilę i spróbuję te 130. Ale muszę spróbować, bo wiem, że Daniel Lisek zrobił 142,5 kg, więc nie mogę aż tak daleko być za nim, dlatego spróbuję te 140 kg. Kolejny dzień maksowania, dzisiaj martwe i wyciskanie żołnierskie. kg poszło jeszcze bez sprzętu, czyli bez opasek i bez pasa, ale już wyślizgiwało mi się z dłoni, dlatego teraz zakładam sprzęt i lecimy po rekord ze sprzętem. Zobaczymy, ile pójdzie. Kurde, 220 poszło praktycznie bez problemu. Postanowiłem za to założyć sobie 240 kg, już nie poszło i żałuję, że założyłem te 240, bo przez to, jak próbowałem się cofnąć do 230 kg, to już nie miałem na to kompletnie siły. No i ostatecznie 220 kg rekord, a 230 myślę, że mogłoby pójść. No ale cóż, za późno. Następnym razem. Kolejny dzień, dzisiaj lecimy wyciskanie na ławce płaskiej. Wszystkie maksy sprawdzone, nie zrobiłem tylko przysiadów, bo nie miałem na to czasu, plus dodatkowo mam obolałe nogi, bo byłem na kajakach i troszkę się skontuzjowałem, ale zrobię to na osobnym filmiku na pewno, jakieś takie squat session, może zaproszę jakiegoś gościa, a tymczasem sprawdzimy jeszcze sylwetkę. Oczywiście w majtkę, żeby było wszystko widać. Ta sylwetka już się troszkę popsuła, już nie jest taka jaka była, bo już jakiś czas nie ćwiczę tak mocno intensywnie, sprawdzałem tylko maksy. Deuce myself, they call me J.O. Hate to the easy E.N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeds. Let's find the air of grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is our credit. He the heir apparent, Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed. I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Problem też jest z tym, że ja nie potrafię pozować. You know I got all that anthem, come back in with your call to add all. Got anthems, it's like my name was Miranda. I'm bigger dead than alive, I'm bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gonna die, yeah. I'm bigger dead than alive, bigger dead than alive. I'm bigger dead than alive, dead than alive, yeah. I jeszcze tylko sprawdzimy wagę, jaka jest teraz. Jestem w szoku, spadła mi waga. Mam nadzieję, że nie przytyję przez ten okres, jak nie będę ćwiczył. Czas na podsumowanie. Ogólnie ze wszystkich wyników siłowych jestem całkiem zadowolony. Z tego względu, że na przykład w pull-upie poszedł rekord, w dipie poszedł rekord. To są główne boje, które ćwiczę i na których mi zależy. Więc jeśli tutaj poszedł rekord, to mam być z czego zadowolony. To mam być z czego zadowolony.
Wszystkie pozostałe boje, które robiłem, to jest dodatek. To jest coś, co robię jako ćwiczenie akcesoryjne, na czym się nie skupiam, więc nie zależy mi na tym jakoś szczególnie bardzo i jeśli się na tym nie skupiam na treningu, to po prostu nie było to możliwe, żeby poszedł jakiś rekord i wcześniej robiłem większe ciężary na tych ćwiczeniach, więc nawet można powiedzieć, że poszedł regres. Ale nie załamuję się, bo tak jak mówię, nie ćwiczę tego. Ważne, że w tych dwóch głównych bojach poszedł progres. Nie zrobiłem jeszcze tylko przysiadu, ale nadrobię to i na pewno sprawdzimy ten rekord w przysiadzie. Co dalej? Teraz przez miesiąc czasu nie będę trenował regularnie. Mówię regularnie z tego względu, że jak mi się zachce, to zrobię trening, ponieważ całe to roztrenowanie ma być dla mnie odpoczynkiem psychicznym przede wszystkim, więc mam się nie zmuszać do treningów. Ale jak najdzie mnie ochota, to zrobię sobie ten trening. Ja będę tak samo, tylko to, na co mam ochotę, nie będę trzymał żadnej diety, więc znajdzie się pewnie miejsce na fast food, na słodycze, więc ta sylwetka naprawdę może się zmienić. I po miesiącu takiego trochę olewania treningów sprawdzimy, jak zmieniła się moja sylwetka i jak zmieniła się moja forma, czyli czy straciłem bardzo dużo siły, czy bardzo mięśnie sflaczały, ile kilogramów straciłem, no po prostu całokształt tego wszystkiego. A tymczasem trzymajcie się, jeśli jesteście tutaj nowi, kliknijcie subskrybuj, dzwoneczek, oczywiście łapka w górę, żebyście nie byli tutaj przypadkowo i żeby wam te filmiki po prostu się wyświetlały za każdym razem. Trzymajcie się, do następnego odcinka, piona! I zapomniałbym jeszcze, jeśli chcesz podjąć ze mną współpracę trenerską, napisz do mnie w wiadomości prywatnej na social mediach, linki do social mediów znajdziesz na dole w opisie tego filmu.